Siemanko, jestem Lucek, a to jest The Crew. Moi drodzy, kontynuujmy zabawę w tej wspaniałej grze. W poprzednim odcinku wywaliło mnie z gry. Nie rozłączyło mnie, bo jeszcze wrzucałem poprzedni odcinek i no tak jakoś wyszło. Dalej jeżdżę swoim pięknym Nissankiem 370Z. Wow. Ten samochód jest niesamowity, naprawdę bardzo go lubię ze względu na prowadzenie. Cały czas jest coraz szybszy. Startujmy. Co tu mamy? Ui, pojeździmy trochę Nissankiem, ale R34. Widzieliście już u mnie tą misję przy okazji nagrywania z bety. Oh yeah. No nic, ze względu na to, że bardzo dobrze znam właściwie tą misję, czy ten wyścig. Się to nazywa misja. To powinno mi tu pójść bardzo dobrze. Okej. Zobaczmy go w środku, jak wygląda. Już setki raz to widzieliśmy. Ja wiem, że to może być trochę takie nudne. Oglądanie tego znowu, pewnie też dużo youtuberów nagrywa teraz z The Crew i pokazuje te same misje, ale mi nie zależy naprawdę na tym, aby pokazywać całe przejście gry, pokazywać fabułę i tak dalej. To chciałbym zostawić osobom, które no chciałyby sobie same zagrać, czy tam zobaczyć, jak to jest. Także nie będę tutaj wprowadzał nikogo w fabułę, bo to nie o to chodzi. Będę pokazywał po prostu samochody, jakieś ciekawe rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to jest właśnie najciekawsze z punktu widzenia osoby, która ogląda jakieś materiały na YouTubie. Przejście całej gry też jest ciekawe, ale to nie jest naprawdę głównym punktem tej gry, moim zdaniem. Fabuła, chodzi mi. Jest fajna, oczywiście jest klimatyczna, nadaje tutaj dużo tego klimatu, ale centrum tej gry to są oczywiście pojedynki multiplayer, to są... To jest zwiedzanie tego ogromnego świata, który jest zresztą bardzo, bardzo ciekawy, urozmaicony. Po prostu świetna sprawa. Ja się naprawdę bardzo cieszę, że w końcu mogę sobie wbić, kiedy chcę, do tej gry i mogę sobie w nią grać, ile chcę, a nie tak jak w przypadku bety, że wow. Że miałeś tylko tam ograniczony czas i masz, graj. Ale i tak ci to wszystko skasujemy, więc... Pięknie. Tutaj ktoś koło mnie chyba... A nie, 56 km stąd. Dobra. Teraz tak, kolejna misja. Musimy tu levelować, ja muszę zdobyć tu wysoki poziom. Chciałbym, no mówię wam, odblokować fajne samochody przede wszystkim. Żeby tak było, to muszę przecież robić te wszystkie eventy. Tutaj tunel uliczny, mam tunel ulicznego odblokowanego, mam tutaj sprzedawca Detroit. Właśnie, zobaczmy czy... Albo jeszcze zrobię te może wyzwanie. Trochę motywacji, co to może być? Graj solo. Zobaczymy sobie, jak się tutaj odblokowują samochody, bo w sumie powinny one się jakoś szybciej odblokowywać, z tego względu, że to jest już pełna wersja. No i też sporo osób narzeka na to, że jest mało samochodów dostępnych w tej grze, ale ja myślę, że te samochody będą sukcesywnie dodawane tutaj wraz z rozwojem gry, czyli w postaci po prostu DLC jakiegoś. Wow. Naprawdę prowadzenie... Ja nie wiem, czy to dlatego, że ja mam... Ja pokażę wam, jakie mam ustawienia tutaj. Opcje... sterowanie. Ja mam takie ustawienia. Tutaj poziom pomocy przy sterowaniu dla zawodowców. Cała dostępna pomoc, sportowe i dla zawodowców. Ja sobie ustawiam tu dla zawodowców. Nie wiem, co to robi, ale naprawdę na tym mi się bardzo fajnie jeździ. Można tu ustawić liniowość, jakieś inne rzeczy. W to się nie bawiłem. Naprawdę bardzo mi teraz pasuje sposób, w jakim poruszamy się samochodem. Można się tak wyrazić. Teraz jedziemy jakimś rufem. To jest przetuningowany Porsche Cayman S. Znaczy przetuningowany, po prostu przerobiony, no tak się nazywa w tej grze. Wiecie zresztą dobrze, o co chodzi, że RUV to jest firma tunerska, tak jak AMG dla Mercedesa. RUV dla Porsche, o. I gonimy sobie teraz, to jest bodajże z przodu, co to jest? Czy to jest Raptor? Chyba tak.
I trochę go tam uderzyłem, ale go dotknąłem tylko leciutko. Dobra. Teraz on jakoś tutaj skręcał w prawo, z tego co kojarzę. I potem jakoś nawracał na tych wydmach. Nie, o, wyskoczył. Zajebiste to jest. Tu zaraz powinien być samolot, to już znamy. O, właśnie. No ale będą te misje... O, tutaj właśnie, na tej wydmie zakręcał. Wow! Ekstra. I też przepraszam was, że nie będę teraz jeździł z ekipą. Ale wiecie co? Jeśli ktoś z was gra w The Crew, to dodawajcie mnie do znajomych. Ja będę w różnych tam godzinach nagrywał, ale może na siebie trafimy i będziemy mogli razem grać. Wtedy ja was dodam do znajomych i będę robił różne eventy i będę was zapraszał. O, tak się możemy umówić. Co wy na to? Fajna sprawa, bo w The Crew jest to możliwe. Tylko nie wiem, jaki tu jest limit znajomych. Mam nadzieję, że się nie wypełni zbyt szybko. No, jest to gra płatna, na razie jest droga, więc podejrzewam, że szybko się tak nie wypełni. Okej, odstawiamy tego pięknego rufa. Ciekawe, czy będę mógł sobie zrobić taki tuning tego samochodu później. I chciałbym mieć też sporą kolekcję samochodów w późniejszym czasie. Ale to jeszcze sobie zobaczymy. Zobaczymy, czy coś tutaj się pojawiło nowego w u sprzedawcy, u dealera samochodowego. Odwiedź. I ta aplikacja Wiki, którą tam widzieliście, ona... Nie wiem, czy o tym już wspominałem, czy nie. To jest po prostu Wikipedia w The Crew. O. Wszystkie potrzebne informacje tutaj są zawarte. Wystawa. Myk, myk, myk. Skumajcie, zaraz go zobacz. Golfina się pokazał. Wow, czujecie, panie? Jakie kozaki! Ja pierdziu! Tryb widokowy. Zajebiste. Zmień widok. Wow. Zajebiście. Zbliżenie. Można otworzyć drzwi? Wow. Zaraz coś powie. Lucek, co ty się tak podniecasz? O, to wygląda. Spójrzcie na te zegary. Ja. Ale faza. Tutaj, co to jest? Chevrolet Impala. Wow, klasyk. To jest prawdziwy klasyk. Jazda próbna. Możemy się tym przejechać? Lecimy, kurde. O nie. Kurde, muszę tym pojeździć. Jak to brzmi. Ho, ho, ho. Wow. Jak w środku wygląda? Ja dziękuję. Zajebioza. Ale jak to wygląda w ogóle? Nie. Super, super sprawa. Wow. Dobra, wracajmy sobie do dealera. Zobaczmy sobie jeszcze jakiś inny samochód. Jaki tam był? Ten Mustang 2015? Też warto było przetestować. Tu jest ten Chevy GT500, tam sobie go później zostawimy na później. Ile on tutaj? O właśnie, zobaczymy jak jest z przyspieszeniem. Ten ma 6 sekund, ten jest 7, ten 4, 6, a to musi być fajne. Jak tego? Golfina. Ale chciałem tego Mustanga, 5 sekund. 6, 5. Wygląda na to, że ten Chrysler jest całkiem dobry. Obejrzymy go sobie. Zmień widok. O tak, właśnie chciałem sobie go obejrzeć dookoła. O, ciekawie to wygląda. Fazan, ta gra po prostu miażdży. Niektórzy narzekają też na to, że wcale nie ma jakichś tam... Wcale nie wygląda jakoś dobrze ta gra. Ja teraz gram na ustawieniach wysokich i też nie potrzebuję ustawić jakiś ultra jakiś, żeby coś tam, nie wiem. Mógłbym to ustawić może, ale wolę zdecydowanie lepszą płynność gry, o. Też nie wiem, czy ona by dużo lepiej wyglądała. O kurde, zajebiście ten Mustang wygląda. Też nie wiem, czy ta gra by dużo lepiej wyglądała. Strasznie mi się podoba w Mustangach klasyczny wygląd. Powiem wam, że w Chevroletach, jeśli kojarzycie kokpit w Chevrolecie Camaro SS, tym nowym,
ten kokpit, szczególnie zegary, są strasznie przesadzone. A tutaj naprawdę mamy bardzo ładny, klasyczny wygląd w tym Mustangu. A w Chevrolecie jest to już gdzieś tam trochę przesadzone, moim zdaniem. Kurde, zajebista gra. No dobra, ale ja mam, muszę niestety zostać przy moim, przy mojej 370. I robić kolejne eventy. Już naprawdę bardzo fajne wozy się podblokowywały, ale to jeszcze nie jest Aventador, na którego czekam i na pewno jeszcze sobie długo na niego poczekam, moi drodzy. I tu mamy te standardy. Zobaczmy sobie jeszcze tą ścianę. A, tego mogę... Mogę go kupić, tego Chevroleta. Seryjne. Golfa nie mogę kupić, tego nie mogę, tego... Ja, ej, tu jest jeszcze Hummer. Słuchajcie, to są, tu można sobie przeglądać te samochody. Tu jest Ford Mustang GT Fastback. Można go jakoś przeglądać? Nie można. Aha, to jest chyba ten Mustang, co patrzyliśmy go przed chwilą, czy nie? No, to jest ten. To jest ten. Tutaj jest jeszcze Hummer H1 Alpha. Aha, on to jest Vegas dopiero. Co jeszcze tu dalej mamy ciekawego? RUV 3400K, Chevrolet Silverado, o, ciekawe, Dodge Ram SRT10, BMW Z4 S-Drive, ciekawe, Lamborghini Gallardo Super Lajira. I to wszystko? Kurde, drogie te Gallardo jest. Gallardo! Okej, niech będzie wam Gallardo. Też w Vegas. Ale nie widzę tu Aventadora. Gdzie jest Aventador? Hej, 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 hej. Nie, ja podejrzewam, że... A, dobra. No, ciekawe, jak będzie wyglądał ten na przykład MP400, a tu nie jest pokazane na tej miniaturce, jak wyglądają samochody po tu... A może ich jest? Kurde, jest tego do odblokowywania, naprawdę. Wow, jestem po prostu pod wrażeniem tej gry. Nie, może dla was się wydaje, że trochę przesadzam, ale ona robi wrażenie, ta wolność. Ona łączy wszystkie możliwe rzeczy, jakie ja w grach po prostu ubóstwiam. Całkowita swoboda, zajebiste samochody. Jest ciekawa, wbijasz do gry, grasz. Nie musisz czekać na jakieś przerwniki filmowe, jakieś głupie rzeczy. Wbijasz, grasz. Odprężasz się, masz swój ulubiony samochód, możesz przyszpanować przed kimś. Coś wspaniałego. Okej, zdaje się, że będziemy musieli tutaj kogoś odwieźć. Tak, pamiętam tą misję. Aha, mamy tu zgubić policję, nie odwieźć nikogo. Pięknie. I to będzie łatwe. Jak widzieliście w poprzednich odcinkach, bardzo łatwo było gliniarzów zgubić. Chociaż to już jest drugi poziom, więc może nie być tak łatwiutko, ale zobaczymy. Idziemy na prostą, niech się tam rozbijają między sobą. O, nieźle przyspieszają. Dobra, nitro! Okej. Bach! I... O-o, bach! O ty! Ale hamują skubańcy. No dalej, dalej koleś, pokaż to. Musimy go jakoś roz... O, żeż ty! Ale się... Ja pierdziu! Ale to... To było trudne. Ej, chcę to powtórzyć, a nie kontynuować. To było naprawdę trudne. W pewnym momencie mi po prostu zajechali drogę. Ciekawe. A zobaczymy, czy ktoś tym razem zaakceptuje kooperację. Kooperacja z ekipą. Czy ktoś tu to łączy, czy nie? Ja nie wiem, coś nie tak. Złóż ekipie propozycję. Dobra, jedziemy solo, trudno. Coś to jeszcze nie działa dobrze, może... Był jakiś patch do tej gry, ważył tam 233 megabajty i on sporo tutaj naprawiał, ale widocznie jeszcze są jakieś tutaj problemy. No trudno, no. Okej. Tu... A może tu się da jakoś uciec? Nie, tam widzę jest... blokada.
I co zauważyłem, że oczywiście są tutaj samochody do uzbierania i one się, nowe samochody do zbierania, jakie możemy znaleźć na świecie, odblokowują się wraz z tym, jak zbierzemy po prostu poprzednie. Poczekajcie chwilę, muszę się tu skupić. Jo, pierdziło. Nie. Czyli tak, najpierw zbieramy jeden samochód, potem drugi, bo już widziałem, wiele wraków też leżało gdzieś tam porozrzucanych w innych miastach, a nie mogłem po prostu ich zebrać, czy tam odblokować, czy co tam, jak to się nazywa tutaj. Cholera, zobaczcie, jak się trzymają mnie. O, zobaczcie, jak ładnie uciekłem. Pięknie! Nie, pięknie, dobrze. Dawaj, żeby się nie dać złapać! 4, 3, 2, 1. O! Widzieliście, już te kółko prawie mnie dosięgało. Ekstra, udało się uciec. Pięknie. Wygrałem jakieś zawieszenie, wyposażymy sobie. Czy ten samochód będzie się lepiej prowadził? Nie wiem, zobaczymy, jakie już części sobie blokowałem. Zaraz zobaczymy. Oh yeah. Dobra. I tutaj są wszystkie części. Zobaczcie, poziom drugi, wpływ, plus jeden. Czy da się to jakoś auto wy... Co to było? Może to jakoś... to włożyłem sobie tą część, tak? Czyli tu trzeba sobie wkładać te części. Jakkolwiek zabrzmiało. I... nie spojrzałem, co mi się zmieniło właściwie w tych punktach. Ale jest tutaj sporo statystyk co do właśnie osiągów samochodu, więc to może być ciekawe. Sobie ogarniemy, oczywiście. Co teraz? Tutaj, tak? No to jedziemy. Szybka podróż. Zobaczymy, co oni tam ode mnie będą chcieli. Okej. I... O, nie mogę tego z ekipą jechać. To jest prawdopodobnie jakaś misja. Taka, że taka. No ale okej. Mam nadzieję, że w The Crew będzie można sobie dodawać wszystkich znajomych naraz. A, to jest ten taki sztuczny drag. No ja nie mam niestety w skrzyni... skrzyni manualnej, tylko mam automatyczną, więc... Więc będziemy się po prostu tak ścigać. To jest taki drag udawany, no co? Po prostu sobie jedziemy. Jest to po prostu taki, o, event, że event. No i tyle. Taka wstawka klimatyczna, można powiedzieć. Okej, kontynuuj. Nie zdobyłem chyba żadnej części, czy zdobyłem to coś tutaj? Uwaga. Premia do przyczepności. Aha, to albo mogę od razu wyposażyć, albo wysłać do HQ. Czyli później będę mógł sobie tą część włożyć do samochodu. Tak jak widzieliście na tym mobilnym tunerze tej aplikacji. Można to sobie po prostu włożyć. Dobra. Myk. No, tak jak mówię, albo można sobie ją od razu wyposażyć, albo wysłać do HQ i wtedy sobie przez tą aplikację mobilną włożyć część do tuningu osiągów. I nasz samochód wtedy, no, jest lepszy po prostu. Okej. Tutaj już wiemy wszystko, tu już wiemy. Teraz przydałoby się pojechać gdzie? Przydałoby się pojechać gdzieś tu. Tak, bo tu jest nowy event, więc będę musiał się tam przejechać. Czeka mnie długa droga, bo to jest jednak kawałek. Co tu jeszcze mamy ciekawego? Tu mogę zdobyć wyższą punktację. To co, moi drodzy, przejedziemy się do tego miejsca, a już ten event zaczniemy sobie w kolejnym odcinku. Ale jeszcze kawałek drogi sobie tutaj przejedziemy, myślę, że będzie fajnie i ciekawie. Chociaż, właśnie, skoro będę jechał sobie tutaj w jeździe dowolnej, to warto, myślę, zmienić wóz na coś szybszego. Oh yeah. Weźmiemy sobie McLarena
O tak, i startujemy. Pięknie. No jeszcze tymi wozami nie mogę uczestniczyć w żadnych zawodach, misjach, whatever. Ale myślę, że to się zmieni wraz z postępami, tak jest. No i jeszcze nie mam tutaj nitra, to są całkowicie stokowe samochody. Z tego co czytałem, o, ta przepustka sezonowa pozwoli nam odblokować naprawdę sporą ilość samochodów, które będą dostępne później. Nie wiem, czy to się mi opłaciło, że kupiłem tą przepustkę, ale chciałem wam pokazać koniecznie te samochody, które są tutaj dostępne w niej. I no, myślę, że fajnie mieć takiego McLarena w garażu. No w Wordzie bym raczej na przykład w Need for Speed World, jakbym miał kupować jakiś samochód za 8 dych, to nawet to bym sobie mógł kupić jednego McLarena F1 za tam ile tam kosztuje? 200 boostów? Nie wiem, jakoś tak. Czy ja to już skakałem? Tak mi się wydaje. Test skoków. Okej, okay, kontynuujemy. Jedziemy. Pięknie. Widziałem, że teraz wysyłacie mi zaproszenia do znajomych. W tym momencie, kiedy ja to nagrywam, oglądacie mój pierwszy materiał z The Crew i prawdopodobnie zobaczyliście gdzieś mój nick. Nie szkodzi, ja tak jak mówię, dodawajcie mnie do znajomych, ja będę akceptował, dopóki się da. O, tutaj jest jakaś część samochodowa po drodze, więc możemy ją sobie przygarnąć. O, to gdzieś tu, już go widzę, już go widzę. I to będzie, to się odblokuje fajny hot rod. Nie wiem ile tych części trzeba odblokować, ale zaraz zobaczę. Okej, okay. 20 części, o fajnie. I ciekawe jak ten hot rod jeździ, to może być fajne. No ale na razie jeszcze go nie mam. Okej, okay, zmieniamy kamerę na tą z kokpitu, lubię ją. Chociaż czasami jak nas goni policja. Okej, okay, akceptujemy wszystko, nie wiem. Chociaż czasami jak właśnie goni nas policja, to wolę mieć tą kamerę z tyłu, żeby widzieć kiedy oni nas mogą zderzyć czy nie zderzyć. Z tego co widziałem jest i co wam pokazywałem, jest tutaj sporo opcji do ustawienia sterowania. I jestem ciekawy jakby się jeździło tutaj na kierownicy. Teraz jeżdżę na padzie i naprawdę jeździ się w porządku moim zdaniem, nie ma tu jakichś tam większych problemów. To jest zajebiste, że jadąc sobie po prostu nie martwimy się o nic. Nie jest nudno, możemy sobie robić jakieś po drodze eventy ciekawe. Jest. Muszę się trzymać asfaltu, cztery kółka muszą być na asfalcie. O. Jechać jak najszybciej. Złoty medal chyba jest za mną. Pięknie mi idzie, jest już brąz. Oj, kończy się czas. I oj, będzie srebro, jest srebro, fajnie. Także fajne jest to, że po drodze można sobie robić te takie drobne jakby wyzwania. Dostajemy za to jakieś punkty i pewnie też levelujemy odrobinę. O, tu mam coś kolejnego. Jedziemy wszystko robić. Aha, tu jest to. O, trochę nie po... w sumie po drodze, dobra. Jedź, nie mam nitra. O, rzuca. Trudno, może się jakoś tu na asfalcie. A nie, po bezdrożach trzeba, ale rzuca. Samochody naprawdę nie nadają się do jazdy po bezdrożach. Tylko asfalt, malera. O. Tutaj trzeba mieć ten tunik terenowy jednak. Trudno. Później to jeszcze sobie poprawię jakoś. Jest już brąz. Cholera! I tu trzeba... O! Dobra, dam sobie z tym spokój. To jest za ciężkie dla tego samochodu. Cholera. A, zdobywa się tam jakieś. Niedużo się tych punktów zdobywa, ale zawsze. No jest to przyjemne, bo po drodze po prostu się nie nudzimy. No to jest kapitalna sprawa. Na przykład Test Drive był też takim... taką grą wyścigową z otwartym światem, która może trochę przypominać, właśnie The Crew właściwie może przypominać trochę Test Drive'a. Ale tutaj wszystko jakby ma swój taki sens. Nie jest, nie wiem.
też jest to, można powiedzieć, gra o jeździe samochodem, ale wszystko jest tutaj tak jakby złączone. Wiesz, że zdobywasz jakieś tam części, że możesz sobie stunigować samochód, masz tą świadomość, że jest tam jakaś fabuła konkretna. No jest to takie fajne, moim zdaniem dużo lepiej się gra niż właśnie w Test Drivera pod tym względem, że nie jest tak sztywno, sztucznie jakoś. Jest ciekawiej po prostu, no co tu dużo mówić. W Test Drivera też się fajnie grało, w jedynkę grałem i dwójkę też grałem. I no... podobały mi się, o tutaj chyba sobie weźmiemy to. Aj. Podobały mi się te gry, chociaż tak jak mówię, one nużyły po jakimś czasie. To mnie tam bolało w tych grach. A ogólnie jazda samochodem, czy kokpity, ilość samochodów, to pod tym względem Test Drive zawsze nadrabiał. Po prostu pierwszy raz spotkałem się z czymś takim, że w Test Drive można tak zajebiście bawić się samochodami seryjnymi, można powiedzieć. Jest brąz, dobrze powiedziałem. Okej. Okay. I tu? Ale sorry, jedę tutaj. Aha, tutaj też. O, fajnie. Jest złoto! Oh yeah! Brak części wersji seryjnej. Trudno. O-o. O-o-o-o-o-o. Ach! Właśnie, tu są też takie przerywniki, jak coś przywalimy mocno. Ale samochód sam się naprawia wizualnie, trzeba go jeszcze jakoś tam naprawiać w garażu, ale ja jakoś do tego jeszcze nie doszedłem. Okej, moi drodzy, wiecie co? Ja sobie tutaj porobię kolejne eventy, a tymczasem bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.